Dzień dobry Państwu, witam Państwa w kolejnym odcinku Spięcia. Jest ze mną nasz redaktor naczelny Wojciech Jakubik. Cześć Wojtek. Cześć, dzień dobry Państwu. Ja nazywam się Marcin Karwowski i również jestem redaktorem tegoż portalu. I jak zawsze w Spięciu porozmawiamy o energetyce, o bezpieczeństwie, o infrastrukturze. Zwykle poruszamy tylko część z tych tematów. Tym razem można skreślić wszystkie i powiedzieć bingo, gdyż będziemy rozmawiali o proponowanych zmianach prawnych w zabezpieczeniu infrastruktury energetycznej. Zapraszamy. Witam Państwa raz jeszcze. Jak wspominałem, dzisiaj mówimy bingo, skreślając wszystkie trzy sektory naszych zainteresowań i tematyki, czyli energetykę, bezpieczeństwo, infrastrukturę. Ostatnio pojawił się projekt ustawy na temat zmian przepisów dotyczących zarządzania kryzysowego, gdzie dość poważnie poruszono w kwestii właśnie infrastruktury krytycznej, pojawiały się pewne nowe terminy i definicje. Później porozmawiamy o rekomendacjach prezydenta Andrzeja Dudy do strategii bezpieczeństwa narodowego oraz o samym bezpieczeństwie energetycznym. Tymczasem, Wojtku, zmiany, które są w wspomnianym projekcie do zmiany ustawy o zarządzaniu kryzysowym, czy to naprawdę będzie takie rewolucyjne, czy to coś zmieni w twardym bezpieczeństwie energetycznym? Oczywiście i w końcu to się stanie 2 lata po rozpoczęciu inwazji rosyjskiej na Ukrainie, ponieważ przepisy zmieniające ustawę o zarządzaniu kryzysowym są sposobem na harmonizację przepisów unijnych z dyrektywy Critical Entities Resilience, czyli o odporności podmiotów krytycznych, która właśnie wprowadza definicję usług krytycznych. Ona jest dlatego ważna, ponieważ potrzebujemy usług krytycznych, nie tylko infrastruktury, która je zapewnia. Jeżeli spojrzymy sobie na bezpieczeństwo usług krytycznych, to patrzymy szerzej na infrastrukturę, którą powinniśmy chronić, bo na przykład jest to infrastruktura transgraniczna, bo na przykład wchodzą różne inne elementy, na które normalnie według starych definicji byśmy nie patrzyli, i wdrożenie tych przepisów unijnych poprzez ustawę, która w lipcu została zaproponowana przez dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, zmienia między innymi to oraz kilka innych rzeczy. Nie jest to rewolucja, natomiast jest to spóźnione wdrożenie, ewolucja, ale spóźnione wdrożenie przez to, że przez długi czas były dywagacje o tym, czy RCB w ogóle zostanie zlikwidowane, czy nie. Pojawiały się pomysły stworzenia nowego podmiotu i dlatego dopiero teraz, w 2024 roku, jest projekt przepisów, które były projektowane na przełomie 2022 i 2023 roku. Zanim w to się zagłębimy, może trochę się cofnijmy, bo infrastruktura krytyczna, usługa krytyczna, nie każdemu z naszych widzów, słuchaczy może to coś mówić, więc zacznę może od infrastruktury krytycznej za Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. To rzeczywiste i cybernetyczne systemy niezbędne do minimalnego funkcjonowania gospodarki państwa. Czyli, drodzy Państwo, tak jak Wojtek powiedział, są to na przykład, jest to infrastruktura energetyczna, paliwowa, ciepłownicza, która pozwala, żeby państwo, zarówno administracja, jak i obywatele, w minimalnym sposób mogli egzystować, kontynuować swoją działalność. Jednakże, co ważne, nie każda infrastruktura strategiczna jest krytyczną. Niemniej, w tym momencie pojawia się usługa krytyczna. Jak rozumiem, to nie chodzi o to, żeby krytykować w ramach usługi. Oczywiście warto krytykować jakość usług zawsze na rynku, natomiast usługi krytyczne to są te znowu niezbędne do funkcjonowania państwa i to jest definicja szersza niż sama infrastruktura. Bo tak jak mówiłem wcześniej, w celu ochrony usługi krytycznej, czyli na przykład dostaw wody, nie tylko energii czy paliw, wodociągi też są potrzebne do świadczenia usługi krytycznej, jak zapewnienie wody pitnej i tym podobne. Zapewnienie tej usługi wymaga ochrony nie tylko infrastruktury wodociągowej na przykład, czy bezpieczeństwo energetyczne wymaga nie tylko ochrony jakiegoś gazociągu czy ropociągu, ale wielu elementów wokół. Będą powstawały teraz listy podmiotów i listy elementów infrastruktury, które będą krytyczne. Te listy będą tworzone przez specjalne przez ministerstwa w określonych sektorach, czyli u nas, w naszym ulubionym sektorze energetycznym, prawdopodobnie Ministerstwo Klimatu będzie tworzyło takie listy, bo jest odpowiedzialne za regulacje w energetyce. I zgodnie z tymi listami podmioty
nie tylko państwowe, ale też prywatne, kolejna ważna rzecz, będą zobowiązane do wprowadzenia określonych standardów. Znowu, nie będziemy mogli o nich dużo powiedzieć, bo one będą niejawne ze względu na to, żeby chronić dobrze tę infrastrukturę i usługi, ale będzie też sankcja, to znaczy jeżeli ktoś nie spełni tych minimalnych standardów, będzie płacił karę i o to upominali się ludzie ze środowiska bezpieczeństwa od dawna, no bo do tej pory państwo mogło prosić prośbą, groźbą, teraz może nałożyć wręcz karę, jeżeli ktoś pewnych standardów nie spełni, a to jest bardzo ważna pobudka też ekonomiczna, ponieważ często te rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa bardzo podnoszą koszt ekonomiczny przedsięwzięć. Przykładem niech będzie bardzo malowniczy zbiornik na paliwa. Teraz generalnie opłacało się najbardziej budować zbiorniki naziemne, takie jak w bazie paliw na przykład w Dębogórzu, a gdyby projektowali to wojskowi czy jacyś specjaliści do spraw bezpieczeństwa, budowaliby zbiorniki podziemne. Żeby trudniej było się dostać, przeprowadzić sabotaż czy nawet zaatakować powietrza. Dokładnie tak, bo to widać też po inwazji Rosji na Ukrainę. Nawet udane ataki na magazyny gazu na Ukrainie, które znajdują się głęboko pod ziemią, prowadziły do zniszczenia łatwej do odbudowy infrastruktury naziemnej, którą można odbudować. Nic się nie działo z gazem, który był pod ziemią. I najlepszym dowodem ekonomicznym na to, że to się też zwraca ekonomicznie potem, jest fakt, że firmy europejskie są w tym sezonie grzewczym zainteresowane też magazynowaniem gazu na Ukrainie, pomimo ataków na zachodzie Ukrainy na magazyny gazu. Więc gdyby ktoś projektował teraz zgodnie z nowymi standardami, które możemy sobie na razie wyobrażać w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej, takie zbiorniki, na przykład w Mościskach pod Warszawą, niedaleko mieszkam, to pewnie ktoś by je chciał wkopać pod ziemię, żeby trudniej je było wysadzić czy w jakiś inny sposób zaatakować. Ale pojawią się różne takie dziwne antenki nieznanego przeznaczenia, różne inne rozwiązania, które mają też odpowiadać na to zagrożenie dronowe. No i to jest wielka lekcja z inwazji Rosji na Ukrainę. Rosja prowadzi tam terroryzm energetyczny, Rosja atakuje cele cywilne, infrastrukturę energetyczną i nie tylko, nie waha się przed różnymi działaniami. Tymczasem nasze służby, o czym też tutaj mówiliśmy bardzo dużo w spięciu, ostrzegają, że takie incydenty poniżej progu wojny będą się u nas zdarzać coraz częściej, więc przezorny zawsze ubezpieczony. No i dobrze, że te przepisy według zapowiedzi w trzecim kwartale 2024 roku będą mogły być przedmiotem głosu. No na szczęście, i tak to jest późno, ale niech to się w końcu dzieje i wydawałoby się, że tutaj politycy się nie pokłócą. Miejmy nadzieję, że tak będzie, bo akurat w tej sprawie chyba wszyscy powinni mówić to samo. Tak, i poruszono też bardzo fajną kwestię, bo szykujemy się nie tylko na ewentualną agresję i wojnę, ale w uzasadnieniu do tego projektu napisano, że już w czasie pokoju obiekty, o których mówił Wojtek, mogą być celem sabotażu, dywersji i dlatego tak ważne jest zabezpieczenie tego jak najszybciej. I są, szczególnie w cyberprzestrzeni, nie wszystko opinia publiczna wie, natomiast w kuluarach można usłyszeć, że w cyberprzestrzeni już mamy po prostu wojnę w sieci, nie informują te różne podmioty o różnych zdarzeniach, natomiast one są cały czas. Ale mamy na ten temat całkiem, uważam, ciekawy i merytoryczny wywiad właśnie z ekspertem od bezpieczeństwa, cyberbezpieczeństwa, Cyprianem Gutkowskim, do którego Państwa zapraszam. Tam rozmawiamy, dlaczego na przykład włamanie się czy terrorysty, czy wrogich służb do wodociągów może skutkować zagrożeniem dla życia i zdrowia ludzkiego. Jednakże to nie jedyne proponowane zmiany w przepisach. Tutaj prezydent zasugerował pewne zmiany, które będą, które mogą zostać wdrożone w nowej strategii bezpieczeństwa narodowego, która w ogóle też będzie aktualizowana od 2020 roku, czyli obecna strategia, drodzy Państwo, powstawała, jak jeszcze nie było wojny na Ukrainie. Inwazji, jak nie było działań hybrydowych, chociażby na naszej granicy, więc na pewno wiele lekcji już Polska wyciągnęła i jest wiele do zmian. Jak najbardziej, to znaczy znowu trzeba wyciągnąć lekcje z kryzysu. Zaraz Ci przekażę pałeczkę w tych sprawach twardego bezpieczeństwa, natomiast Biuro Bezpieczeństwa Narodowego stworzyło kilkudziesięciostronicowy dokument z rekomendacjami do zmiany tej strategii bezpieczeństwa. Pojawiają się tam silne wątki ochrony infrastruktury krytycznej,
silne wątki energetyczne wraz z pewnymi wskazówkami, o których zaraz więcej. Natomiast Biuro Bezpieczeństwa Narodowego pod egidą oczywiście prezydenta w dużym składzie urzędników stworzyło takie wskazówki, które mają pozwolić wyciągnąć lekcje z inwazji Rosji na Ukrainę, bo oczywiście wojna to trwa od 2014 roku, od nielegalnej aneksji Krymu, a inwazja w lutym 2022 roku zapoczątkowała już bardzo radykalne działania rosyjskie, które mogą się przenieść także na nasze terytorium, więc nasza strategia bezpieczeństwa musi się zmienić. No i właśnie, co tam wyczytałeś? Generalnie to jest ponad 50 stron bardzo ciekawych rzeczy, ale skupmy się na tej energetyce, bo jednak format nas zobowiązuje do niegodzinnych wypowiedzi. Jeżeli chodzi o energetykę, to bardzo fajnie prezydent wskazał, że tak dla atomu. Z jednej strony to nic rewolucyjnego, bo zarówno obecny rząd, poprzedni rząd, obecna opozycja twierdzą, że atom w Polsce jest potrzebny i jak Państwo nas chociaż raz oglądali, to wiecie, że jak najbardziej jesteśmy za tym. Jednakże pojawiły się dwa bardzo ciekawe zdania. Pierwsze, tak dla amerykańskiego atomu, co jest uzasadnione tym, że zbliży współpracę polską i amerykańską, zacieśniając sojusz, który jest wypracowywany na wielu strukturach bezpieczeństwa energetycznego, militarnego, wspólnej polityki, chociażby w ramach NATO. A drugi ciekawy aspekt to jest, że rekomendują rozwój zarówno dużego, jak i małego atomu, czyli w przeciwieństwie do prezesa KGHM-u, który twierdzi, że w SMR-y, czyli małe reaktory atomowe na Radzie, nie jest zbyt bezpiecznie inwestować i trzeba poczekać, aż jakieś powstanie, wtedy przeanalizować koszta. Tu prezydent sugeruje, żeby być bardziej otwartym na tą powstającą technologię. No tak, i wszyscy są otwarci na wszystkie technologie, natomiast nie ma wciąż umowy o budowie elektrowni jądrowej, to jest wciąż przedmiotem negocjacji, nie ma wciąż modelu finansowania dużego atomu. Z tego powodu ten apel prezydenta jest kolejnym sposobem na ponaglenie decyzji administracyjnych rozstrzygnięć w tej sprawie, do czego też na pewno się przyłączymy. Z drugiej strony w sprawie małych reaktorów jądrowych też nie ma rozstrzygnięć, z tego względu, że te technologie... Że ich nie ma. Są na papierze, są w materiałach prasowych, nie są jeszcze nigdzie wdrażane, ale oczywiście są nimi zainteresowane liczne amerykańskie firmy, które chętnie by w Polsce weszły w taki biznes, więc oczywiście badać trzeba. Dobrze, że pan prezydent pamięta o tej technologii, ale z drugiej strony też jeszcze nie ma o czym rozmawiać. Zobaczymy, takim papierkiem lakmusowym może być projekt w Darlington w Kanadzie, gdzie GE Hitachi chce wdrożyć technologię BWRX-300, którą są zainteresowane Syntos i Orlen z Polski. Jeśli tam się uda w tej dekadzie, to u nas w następnej być może też, ale jeszcze się nie udało, oczywiście trzymam kciuki. Wiem, że ten temat wytycznych BBN-u do zmiany strategii był też przedmiotem Twojej bardzo ciekawej rozmowy. Powiedz jeszcze o nich. Tak, zapraszam, bo tam poruszamy też temat z moją rozmówczynią, z dr Pauliną Polko, która niegdyś była zastępcą dyrektora w bezpieczeństwie w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, a obecnie, proszę sobie wyobrazić, została poproszona przez BBN do zopiniowania tychże rekomendacji, a potem jak one zostały już ujawnione, zgodziła się udzielić wywiadu, w którym rozmawiamy o takich rzeczach jak zmiany w zakresie mobilizacji, tego, że poboru ci z nas, którzy się obawiają, ciągle nie muszą się obawiać, a bardziej zmiany będą tutaj przeprowadzone w istniejących strukturach i oparte na dobrowolnych, na żołnierzach, którzy czy są na służbie kontraktowej, czy w Wojskach Obrony Terytorialnej. Poruszamy też temat, bo prezydent rekomenduje tutaj większą aktywność wojsk sojuszniczych, w tym amerykańskich, w Polsce, żeby wzmocnić wschodnią flankę NATO. Jednakże tutaj z dr Polko rozmawiamy, czy jest to realne, bo jak być może Państwo wiecie, jeden z kandydatów na prezydenta mówi o zmniejszeniu raczej aktywności USA w NATO. O tym również też można niejednokrotnie u nas usłyszeć czy przeczytać. Ale tak jeszcze cofnę się ogólnie do tych rekomendacji BBN-u, bo tam jest rzecz według mnie bardzo ważna i z punktu widzenia energetyki i bezpieczeństwa. Prezydent rekomenduje rozwój energetyki rozproszonej, czyli właśnie na przykład elektrowni wiatrowych, energetyki, która nie jest skupiona w jednym miejscu. Dlaczego? Tutaj też jest lekcja z Ukrainy, gdzie Rosja bierze na cel elektrownie, elektrociepłownie, duże obiekty infrastrukturalne, bo rachunek zysków i kosztów zniszczenia do zadania strat jest opłacalny.
a zniszczenie pojedynczego wiatraka nie przyniesie takich szkód i one co najwyżej są zajmowane. I to prawda, właśnie jedną rzecz bym dodał, bo oczywiście jest tak, że trudniej jest zniszczyć rozproszoną energetykę, ale dokładnie ta sama sytuacja na Ukrainie pokazuje, że jest potrzebna energetyka dyspozycyjna, bo Ukraińcy mają problem z ryzykiem blackoutu tej zimy, nie przez to, że budują sobie coraz więcej OZE i Rosjanie nie mogą z tym nic zrobić, tylko właśnie przez to, że Rosjanie niszczą tę brudną, mało klimatyczną energetykę konwencjonalną, w ich przypadku gazową, która jest potrzebna do stabilizowania systemu elektroenergetycznego. Wyparowało im 9 gigawatów mocy służących właśnie do stabilizacji systemu i nie da się tego odbudować z dnia na dzień. I oczywiście OZE pomogą, szczególnie gdzieś daleko od centrali, gdzie można wręcz wyłączyć pewne wspólnoty z dostaw energii z krajowego systemu elektroenergetycznego, ale na skalę kraju nie bez powodu jest rozmowa o tym, żeby dostarczać więcej energii z Polski, bo jednak ta energia jest potrzebna do stabilizowania systemu i nadal OZE nie zastąpią tej starej, brudnej, niedobrej energetyki, która jest niezbędna. Czyli energetyka rozproszona tak, ale potrzebuje stabilizatora. Jak zawsze, no i atom jest najlepszym stabilizatorem i to już powtarzamy tutaj do znudzenia, ale może się jakoś ugruntuje. Może będą już fundamenty. No, trzymamy kciuki za to na pewno. Tymczasem, Marcin, chciałem Ci bardzo podziękować. Dziękuję za tę rozmowę. Redakcja biznesalert.pl będzie śledzić te tematy dalej. Następne spięcie już za tydzień, więc zapraszamy do śledzenia, subskrypcji na różne sposoby, lajkowania na max i do zobaczenia już za tydzień. Do usłyszenia, do zobaczenia.